Alleluja. Przyjaciele, żywy Bóg od dzisiaj szuka Ciebie. On szuka Ciebie. To Bóg szukający człowieka. To Bóg, który szuka przyjaciół, a nie sług. To Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy poznali tego Boga. I dzisiaj chcemy Wam przekazać bardzo prostą informację, że miłość, moc, siła i władza są dostępne dla każdego człowieka przez Chrystusa Jezusa. Wiedzcie, przyjaciele, że Bóg nie jest ograniczony do jakiejś grupy ludzi. Do Boga nie ma dostępu jakaś grupa ludzi, ale jest to Bóg każdego człowieka. Jest to Bóg, który chce dawać swoją miłość każdemu człowiekowi. Ale Jezus powiedział, ja jestem drogą. I tylko przez tą drogę można się dostać do tej potężnej miłości i mocy. Każdy człowiek, który uzna potrzebę bycia z Bogiem, uratuje się. Każdy człowiek, który zrezygnuje z własnego światopoglądu, mówiącego o tym, że jego ego jest jego Bogiem, będzie uratowany. Ten Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy nas jeszcze nie było na ziemi, Chrystus za nas umarł. A nie tylko umarł, ale wstał z martwych. To jest potężny Pan Panów i Król Królów, Bóg nieba i ziemi. On stworzył człowieka. On zniósł odejście człowieka. I On stworzył człowiekowi możliwość powrotu. Dzisiaj człowiek ma absolutną możliwość wrócenia do domu Ojca. Bóg jest Ojcem. Jezus przyszedł objawić Ojca. Wiecie, przyjaciele, ja w swoim życiu bardzo wiele złych przejść. Byłem mordercą, handlowałem narkotykami, byłem uzależniony od narkotyków. Moje życie było skreślone, spędziłem wiele lat w więzieniach. Ale jeden akt łaski przyprowadził mnie do jego stóp. Jeden akt łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Niebo jest za free, nie trzeba na nie zapracować. Nie trzeba zarobić dobrymi uczynkami. Wystarczy do Niego powiedzieć, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja chcę Ciebie poznać. Jezus, ja nie mam zgody na to, że nie znam Ciebie. Wystarczy powiedzieć, Jezus, Słowo Boże mówi, że nad kim będzie wezwane Jego imię, ten będzie uratowany. Potężny ratunek z nieba przyjdzie do Ciebie. Ale zawołaj do Niego jeszcze dziś. Przyjdź do Niego jeszcze dziś. Przyjdź do Niego. Weź od Niego swoją wolność. Weź bilet do nieba. Weź uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie. Weź realne relacje z ludźmi. Weź przyjaźń. Weź siłę. Weź to wszystko za darmo. Przyjaciele, w niedzielę o godzinie 10 na Kasprzaka 24 zbiera się nasza wspólnota. Nazywamy się Kościół Mocy. Wierzymy w to, że Bóg jest Bogiem mocy. Że to nie jest martwa religia. Ale że każdy, kto do Niego przyjdzie, nie będzie zawstydzony. Jeżeli chcesz doświadczyć Bożej mocy, jeżeli chcesz doświadczyć czegoś, co jest ponadnaturalne, co jest ponadnaturalne, przyjdź na spotkanie naszej wspólnoty. Doświadczysz cudów, doświadczysz manifestacji Bożej prawdy. Przyjaciele, mówiłem Wam o tym, że Królestwo Boże zbliża się w Twojej potędze. Jezus może wrócić każdego dnia. I wystarczy uwierzyć w to, że On umarł za nasze grzechy, że wstał z martwych i ustanowić Go Panem Twojego życia. Kopnąć nasze śmierdzące ego. Odrzucić je od siebie. I zrozumieć, że w Chrystusie Jezusie jest nasza pełnia. Zostańcie z nami jeszcze troszkę i posłuchajcie tego, co mamy do powiedzenia.